Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raidera. I z tej strony jest Scorpio, jak zawsze. I teraz trzeba tutaj się wspiąć. Ostatnio żeśmy przyszli tutaj ratować starucha Grima. Niestety nie wypaliło, spadli z jakimś bandziorem. Tylko też teraz muszę się dowiedzieć, gdzie dalej iść. Ale jak mnie wam trzeba tam. Dlatego się wspinamy dalej w sznurku. Kawałku nitki. What? O cholera. Już się robi. O shit, shit, shit. Strzelałem jeszcze z łuku. Wow. O shit. Serio? Jasne. Gleba, staruchu. Snajper. Osłaniam cię. A. Możesz się wspinać. Świetnie. Dzięki Bogu. Dzięki, dzięki. Rod? Tak. Grim nie żyje. O, szci. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale on im nie pozwolił. Grim, ty uparty drań. No trudno. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Tonik czy wódka? Spróbuję podejść do wyboru z okularu. Możesz mnie osłaniać? A on to dobry snajper. Dlatego dam sobie dzięki niemu radę. Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Okay. No dobra, ruchy, ruchy, Lara. Nie mamy całego dnia. Helikopter N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? A może sobie kupię skille? A proszę, można. Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. A może dobry. Tutaj coś. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po sam i... Laro, może ja powinienem... O, to mogę kupić. Będę miał więcej ammo. Jeszcze coś dokupię. Tej strzelby coś bym ulepszył. O, osłona lufy. I już pięknie. Sobie teraz trochę postrzelamy strzelby. Nie, 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 nie chciałem tego. Idziemy, idziemy. Tutaj. No i trzeba tam się dostać jak najszybciej. Dlatego ruszamy się jak najprędzej stamtąd. Kurde, szkoda, że staruch nie żyje. No tak, bo ostatnio to co widziałem, to on spadł z jakimś bandytą, bo nie pozwolił im na to. Walczył uparcie. Dobrze, tylko uważaj, na moście roi się od straży. No spoczko. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo. Ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się. Szybciej! Nie martw się, będę cię osłaniał przez całą drogę. Dobra. Żeby ta osłona była pomocna. Czy dobrze ja idę? A, no dobrze. W każdym razie mi się tak wydaje. O, dobrze idę, dobrze. Spokojnie. Laro, wow. Mam ich na muszce. No to doskonale. Teraz mi o tym mówisz. Wow. Kurde, deski się łamią. Myślisz, że dorwali te obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Kurde. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak ich nie znajdziemy. What? Tylko jeśli zawiedziemy. O kurde. No to teraz będzie ostro. Trzeba będzie. Już się bałem, że cię straciłem. Uważać. Nic ci nie jest. Nie widzę go. Jest kamiczce na klifach. Ognia. Schowajcie się.
Spokojnie, spokojnie, trzeba to wolno robić. Nie ruszaj się, bo cię zobaczę. Pięknie. Teraz. Dobra, pięknie. Stój, zaczekaj. Już prawie go mam. Ruszaj. Dobra, pięknie. Stój, czekaj, czekaj. Jebut. Chyba masz czystą drogę. To doskonale. Za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Lara, uważaj! O shit! Bo skręcę jej kark! Nie! O kurde. No to prawie bym spadł. Żyję. Uważajcie! Lara, jest ich zbyt wielu! O kurde, uciekamy. Tradycyjnie uciekamy. O kurde, ale żem dostał. Nie fajnie. Spieprzamy stamtąd. Acz, uciekamy. Dobra, pięknie. Wchodzę. Trochę nam się oberwało. Wydostanę ich. Wrócę. Ale żyjemy. Obiecuję. Też obiecuję wiele rzeczy, ale niestety nie ma. Tak lekko. Znowu woda. Dobra. Już znam ten motyw z samego początku gry. Dobra, aż może tak szybciej, Lara. Trochę się wleczasz. No, szybciej. Nie będę tyle czekał na ciebie. O, Dobrze, doskonale. Idziemy sobie dalej. A ja może chcę sobie zapalić pochodnie. Wejście do jaskini. Uratuj więzioną załogę Endurance. Poczko. Się zrobi. Kurde. Bracia, słuchajcie mnie. Dla świata zewnętrznego byliśmy niczym. What? Tutaj jesteśmy Solari. Dziećmi słonecznej królowej. What? Zobaczyła nas tutaj nie bez powodu. O kurde. Wiem, że pragniecie wolności. Wiem, że pragniecie uciec z tego miejsca. Ten Matias. Musimy wyzwolić naszą królową. Tak jak my. Tak i ona jest tu wiecznie. Jeśli stołamy, uwolnimy samych siebie. Za chwilę mi się kontroler rozładuje. Krew tej krainy może być kluczem do wyzwolenia. Rytuał płomieni pokaże nam prawdę. Nie podepnę. Jesteś pierwszą i ostatnią. Dobrze. No to macie kłopoty. Ło. O kurde. Przez ciebie zginął nasz brat. Ała. Jakie brutale. To za Wladimira i dość tego. Dimity, Nikolaj, przyprowadźcie. Nie, moje itemki. Wszystko idzie. Nie. Żartujecie chyba sobie. O, w dupę. No to trzeba będzie to wszystko odzyskać. Każde stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Chimiko! Przemów do nas głosem płomieni! Tak mi przykro, popatrz na mnie! Spójrz na mnie, dobrze? O! Wiatr jest, to dobrze. Nawet bardzo dobrze. Ona jest wybrana.
Wkrótce, moi bracia! Co ty pieprz? To ona jest chimiką? O, pożałujesz tego. A tamten ciul odebierze mi to, co zabrał. Kurde. Żeśmy się dorobili. O, dobrze, już walczymy. Pięknie. Mamy łuczek. No, no. Który pierwszy? Wow. O, wolała już tam spaść. Duże krwi. Fuj. Przeżyła. Ale teraz wygląda jak zombie. Zombiecraft. Ja bym się po czymś takim nie kąpał. Pełno zarazków, kurde, nie, no Lara. Trzeba być hardcorem. Jeszcze po tych kościach. Nie, niehigienicznie się to mi wydaje. Dobra, szybciej. Idziemy, idziemy Lara, idziemy. Tam trzeba iść, dobrze. Mamy przynajmniej łuk, ale trzeba i tak to wszystko odzyskać. Pistola, kałasza, strzelbę. To wszystko było, kurczę, piękne. Jest, jeżeli to odzyskamy. A, ammo odzyskamy. Ty się tam... Dobra. Trzeba w coś strzelić. O! Doskonale. Już po gazie ziemnym. Lefuj. No, jakoś się musiałem przedostać. Dobra. Tu mamy surowce. To sobie zbierzemy. Kurde, znowu bez itemów. Ale czekam, jeszcze mamy, to dobrze. Jakoś się i tak obronimy. A nie, tu nic nie ma potrzebnego. O! Dobra, to do przeczytania będzie, ale to nieistotne. A tutaj się musimy przecisnąć. To jest właśnie najgorszy moment tutaj. Nie lubię tego momentu. Nie szarp się za bardzo. O Boże. Nie. To straszne. Szybko, szybko, szybko. Już go zabili. Kur. No niedobrze. Wręcz tragicznie. Trzeba uważać, żeby nas nie wykryli, bo tam będzie trzeba walczyć. Dobra, strzelimy w ten gaz ziemny. O tak, odjazdowo. Teraz wszyscy sobie uciekają. Dobra. Spoczko. Mamy ammo. Co ammo zabrać? No, podejdź tam i zbierz. A nie duś mi się. Coś jeszcze? A, przeszukam ciało. A nie, nie muszę. O! Coś padło wcześniej. Trzeba zniszczyć zawór. Dobra. I strzelamy. I idziemy stąd. Idziemy, idziemy prędko, prędko. Nie ma czasu. Mamy już z głowy jedno. Kurde, strażnicy. Jak będzie luźny, to zostawmy go po prostu dla następnej zmiany. Ej, tylko wracaj szybko. Chciałbym dokończyć partię. Dobra, dobra. A co jeśli przekręci się domyślą, jak to wszystko puścić z dymem? Ha. Gracja. Nie cierpię tego miejsca. Potrzebna pomoc! Dobra. O, shit. Shit. Nie mam żadnej innej broni. Aj. Kurde, to był mój błąd.
Dobra. Przynajmniej dostał trochę. Pięknie. Boż. Se nawalajcie. Nic nie zrobicie. Poszło. Następny. Kurde. No to mam teraz z nimi nie lada walkę. Aaaa! Kurczę. Ja już padłem. A nie, to był zły pomysł, żebym atakował. Mówiłem, lepiej tego nie robić. Przekręci się domyślą, jak to wszystko puścić z dymem. Racja. Nie cierpię tego miejsca. No, odejdźcie sobie. A ty możesz tu zostać. Dzięki, bracie. Dobra. On sobie pójdzie. O, ten będzie teraz szczał. Ja go tutaj zdejmę. Pięknie. Nie przyjdzie już. Spokojnie, i tak przegrywasz. Cholera, nie, znów to samo. Zajmę się. Potrzebuję pomocy. Co tam się kubie do mnie? Headshot. Headshot. Oh shit. Ah! Fuck! Kurde, nieźli są, no. Naprawdę, no. Nie tak sobie to wyobrażałem. Muszę się napić. Dobra. Teraz plan mamy jasny. I oczywisty. Kurde. To mnie przechytrzyli ładnie. Ej, tylko wracaj szybko. Chciałbym dokończyć partię. Dobra. A co jeśli przechytrzyli? Dobra, mam ognisty strzały. Racja. Nie cierpię tego. No idźcie, idźcie już sobie. Słuchaj, ja pójdę sprawdzić, a ty możesz tu zostać. Dzięki, bracie. Dobra. Ale sobie niech trochę pójdzie, ten zacznie szczać. Pięknie. Dobra. Uważaj, bo bałagan robisz na plaży. On tam tylko musi podejść. A grają. Padł prąd. Dobra, zaraz się tą zajmę. No, no. O lol, coś zebrałem przez przypadek. Dobra. Marnie z wami. Kurde. Będę miał problem z nimi. Nie! Nie! Co za szuje, co za szuje. Dobra. Ja się daj grali. Cholera. Jak będzie luźny, to zostawmy go po prostu dla następnej zmiany. Ej, tylko wracaj szybko. Chciałbym dokończyć partię. Dobra. A co jeśli przekręci się domyślą, jak to wszystko puścić z dymem? Racja. Nie cierpię tego miejsca. Słuchaj, ja pójdę sprawdzić, a ty możesz tu zostać. Dobra, dzień, dobra. Wal się, wal się. Dobra, nie chcę mi się ich zabijać. Dlatego... Uważaj, bo bałagan robisz na plaży.
przenikniemy przez nich. Spokojnie, i tak przegrywasz. Teraz mam już chyba lepszy pomysł. Cholera, nie, znów to samo. Zajmę się tym. Dobra. On tam sobie pójdzie. Gin, paszczę cię. Dobra. Co do diabła? Nic do diabła. Dobra. Wszystko pięknie poszło. Przeszukamy to, co trzeba. Teraz jak tutaj się mam dostać? Dobra, to wszystko jasne. Na górę sobie pójdę. A, teraz to trzeba zawór przekręcić. Właściwie zniszczyć go. Się nawdychałem teraz tego dymu. No, tu mamy surowce. Teraz zakład, że mam tylko strzelić. Pięknie. Skrzyneczka. A, tam sobie tam skoczę. A, doskonale. Dobra, spieprzamy. Trzeba się szybciej ruszać, bo trochę żem pofejlował. Wiem, że tu tak cuchnie, ale cicho. Raczej jej tu nie ma. Może lepiej idźmy, co? Zostań, musimy się upewnić. Trzeba przeczesać tu. Jest. Co tam się dzieje? O, cześć! Nikolaj nas przysłał. Jesteśmy tu z rozkazu. Ochroniarze nam kazali. Dobra, jestem już. Dobra, uciekamy. I nie ma sensu z nimi walczyć. Dotrzemy tu do nich. W końcu na górę. Dorota. Fuck. Co ja żem zrobił teraz? Shit, nie. Kurde, co ja robię, kurde? Przestaję myśleć kompletnie. Dobra, trochę ich tam jest. Oni nawalają się moją bronią. O shit. No, podejdź tu tylko. Tylko tu podejdź. Oe. Dobra. Przejdzie mi zaraz. Pięknie. Shit! Boże, czemu ja tak hałasowałem? Dobra. I teraz to już przesadziliście doszczędnie, dlatego, bo ja hałasowałem. Dusie! Nie będę tego słuchał. Ostro! I tak trzeba było zrobić, a nie, kurde, się z nimi pieprzyć. Czy to było takie trudne? Nie. Ale ja oczywiście musiałem wszystko po swojemu robić i tak, żem skończył. Niegodnie wtedy. A tak, to żem 5 naraz zabił. I się bardziej opłaciło. Dobra. Powiemy, tu trzeba swoje zrobić. Oh fuck. Co to było? Dobra. Rozumiemy, co teraz trzeba zrobić. Dobra, hardkorowo, teraz uciekamy.
Czekamy, czekamy, bo widzę, że się już wszystko wali. Shit! Wszystko się wali. Wszystko się wali. Dobra, idziemy, 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 uciekamy. Uciekamy. Ślizgawka, ślizgawka piękna, ślizgawka. Loading, loading. O, shit, shit, bo się zaraz tak podusimy. O, tam są nasi przyjaciele. Kotek ma pazurki. Ej, nie podburzać ich. My tu pracujemy. Trzeba pracować. Radka, to trochę przesada. Od kiedy stary się wydostał, to lepiej nie ryzykować. Z tymi nowymi są same kłopoty. Powinniśmy ich po prostu rzucić oni. Oni? Jak myślisz? Co teraz będzie? Słoneczna Królowa w końcu wyprowadzi nas z tej dziury. Więc to prawda? Ona jest prawdziwa? Jest. I nic już nas nie powstrzyma. Dobra, ruchy. Ciężko w to uwierzyć. Tak długo czekali. Ruchy, kurde. Teraz wszystko się zmieni, bracie. Sam zobaczysz. Dupę jeża. Ruchy. Nie wkurzajcie mnie. Potrzebuję pomocy! Ruchy! Fuck. Tak jest. Masz po mordzie. Ty też? No chodź. O kurde. Masz po mordzie. Pięknie. No jednak da się z nimi wygrać, tylko trzeba... Tak! Fajną koszulkę ma ten koleś po środku z klawiszem Escape. O, fajna koszulka, też taką chcę. Grim? Tak. Nie żyje. Ale nie udało mu się. Myślałem, że nie da się go załatwić. Łatwo się nie poddał. Dał mi szansę znalezienia was. Słuchajcie, helikopter ratunkowy jest w drodze. No ja myślę. Wiem, że sam trzymają osobno. Widzieliście Whitmana? Jakoś nie zaprosili go do apartamentu. Pan kamera pewnie załapał się na lepszy układ. Znajdziemy go. Pewnie. I sam też. Tak. Tylko, że tutaj wiele nie zdziałamy. Postaram się was wydostać. Dobra, szybko, Lara. Laruś. No dobra. Spróbujmy ją rozruszać. Przeszukamy was. Co wy porabiacie u diabła? Gotowi? Skaczemy! Teraz tu widziałem zawór. Trzeba go zniszczyć czekanem. Dobra. Trzymajcie się czegoś! Dobra. I to się ma rozumieć. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Tak, wiem, że jestem genialny. Cała okolica jest niestabilna. Martw się, Laro, po prostu nas wyciąg jest zablokowany. Dobrze ci idzie. Dobra. Co teraz tutaj? A, wiem co trzeba zrobić. Tak jest. O to chodziło. W tym. O kurde. Lawa! Dzięki, Johna. O, fuck! O, cholera, mamy problem. Trzymajcie się! O, straciliśmy podłogę! Spójrz pod nogi, wszystkie kawałki pieprzonej podłogi odpadły. Musimy się stąd wydostać! Kurde! O, w mordę, nie? O, w mordę. Dokładnie. Laro, uważaj na siebie! Kurde! Łatwo mówić. Wstajecie. Wszystko może się zapaść. Dobra. Kurde, jakie wybuchy. Shit. Jakie wybuchy. Dobra, zaraz, spokojnie. No szwak. Musiałem, nie zginąłem.
Kurde. No to co ja, cholera, poradzę? Czekaj, muszę sobie ammo naładować. Laro, nie wierzę, że to mówię, ale potrzebny nam silniejszy wybuch. No to co ja mam zrobić, cholera? Myślę, że teraz tak łatwo. Dobra, teraz powinno się udać. Kryjcie się! Tak jest! Taki wybuch miał być. O, udało mi się. Ho, ho! Dobra, idziemy, stąd idziemy. A, tam trzeba się wydostać. Ja wracam po sam i Widmana. Ja dziękuję, dziękuję. No to ruchy, ruchy po Widmana i sam. Może zakończymy tam odcinek. Jak już ich uratujemy. Kurde, nie no, teraz to jest akcja. Nie ma co. Ale cała okolica się bali. Fuck. Sporny jest po drugiej stronie mostu. Śmigłowiec niedługo tu patrzy. No to zajarąbiście. To szybciej, Dara. Znajdź sam. Dobrze, muszę odzyskać moje wszystkie dotychczasowe bronie. Bo tak to ja nie zdziałam nic. Jak niczego nie znajdę. Twierdza Solari. Zarąbiście. Dobra, już nawet itemów ich nie będę zbierał. O kurde. Idziemy stąd, idziemy. O ruchy. Dokładnie, nie wolno ci się zatrzymywać. Tylko będzie gorzej. Dobra. Pięknie, pięknie, idziemy stąd. O cholercio. No niedobrze. Jest zbyt nieostrożnie i niebezpiecznie. Dobra, damy sobie radę doskonale. Trzeba stąd spieprzać. To w podskokach, dosłownie mówię. W podskokach. Gdzie mam teraz iść? A, tam. Tu mam wyjście z sytuacji. No wow, teraz żeś się skapnęła. Nikt nie ucieknie. Posłyszałam po japońsku przed katastrofą samolotu. A. Rytuał z grobowca Himiko? Kurde, teraz się tym zajmujesz, stara! Ty masz uciekać. A, wzięła sobie papierek i już spieprza. Dobra, idziemy stąd, idziemy. Szybciej, kurde, wszystko się tu fajczy i to ostra, ty co robisz? Dobra, na tyrolkę! Zgłupszamy. To sobie nie załatwiłeś. Kurde, no serio? Chcecie dostać po mordzie koniecznie? Co, boisz się? A, tam jest koleś. Headshot. A! No chodź tu. Dobra! Wybuch. Pięknie. Teraz tam idziemy. Tam. O! O kurde. Chwyć się tam. A nie wiem, tu rób kabaret. Uciekniemy tylko stąd i zakończymy odcinek, bo tego nie da się ominąć. Nie będę się zatrzymywał w połowie akcji na zakończenie odcinka, tylko... O! Widman! Yo! Ty żyjesz! Wow! Pan też? To znaczy nic panu nie jest? Co się stało? Gdy przestali uważać mnie za zagrożenie, pozwolili mi się poruszać swobodnie. Wie pan, że resztę też pojmano? Tak, tak. Sam też tam jest, ale nie miałem jak jej uwolnić bez broni. Solari. Prawdziwy antropologiczny cud, Laro.
Historię poczytali mordercy, doktorze. Musimy wydostać stąd naszą załogę. Oczywiście, naturalnie, ale ja tu zostanę i popilnuję. Daj znać, jak będzie bezpiecznie. No spoczko. Dobra, nie marnuj mojego cennego czasu. Wyłam mi stąd. Okularniku. No, już. Chyba mnie nie rozumiesz. Znowu Matrix. Wielki zaszczyt dla ciebie i dla nas wszystkich. Niektórzy zaczynali już wątpić, że kiedykolwiek zdołamy cię odnaleźć, a jednak... Zabijemy go. Proszę cię, wiem, że widzisz we mnie kogoś wyjątkowego, ale tak nie jest. Nie chcę być żadną wybraną. Do czego chcesz, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, kim jesteś. Krew Himiko płynie w twoich żyłach. What? Wiem, że to w sobie czujesz, sama. Postradałeś zmysły, Matiasie. Dlaczego to robisz? Szukasz logicznego wyjaśnienia, które nie istnieje. Ja też kiedyś popełniłem ten sam błąd. Kurde, zabijaj tego Tekla, a nie, słuchaj, tych popieprzonych historyjek. Ja po prostu chcę wrócić. Historyjek. Ja też, dziewczyno. Wiele lat czekałem na tę chwilę. Poświęciłem na to życie. Myślisz, że nie próbowałem stąd uciec? Z tej wyspy? Jesteśmy tu więźniami. Ale ty, Samantha, ty masz moc, by nas wyzwolić. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Pożar przybiera na sile. Druga dziewczyna zniknęła. Trzeba położyć temu kres. Dimitri, strzeż jej dobrze. Ja. Dimitri, Rusek pieprzony. Headshot! Boże, jesteś tu! Już myślałam, że tracę zmysły! Nie ma Dimitriego. Dobrze. Dobra, teraz trzeba stąd spieprzać. Spieprzamy! Jeee, moje bronie! Moje kochane bronie! Dimitri już jest skończony. No super! Co za dekl! Taki sam dekl jak Matias. Idziemy stąd, idziemy, szybko, no, ruchy. Uciekaj na to, szybko! Bracie! What the fuck? Się fakajcie, wszyscy, z jednym, z drugim. Dobra, teraz trzeba będzie na serio ostro walczyć, dlatego bierę kałacha. Idziemy stąd. No, to, jasne. Kałacha bierzemy. Dobra. Przeładować trzeba. Kurde, jaki ma odrzut ten kałach. Przeładowanie. Przeładowanie. Idą tu. Dobra, przeładowanie. Gdzie teraz się ukrywają? O, fuck! No. No. Który? Ten mi to będzie rzucał dynamitami. A! Fuck! Co to miało znaczyć? Ja pitoż. Nie. Kurde. Już tego nie będę tolerował. Nie myśl sobie. Ja, żeście mnie wpienili. I to ostro. Dlatego padniecie jedno po drugim. Ścierwa wy. Ty mi tu nie podchodź, bo zaraz cię tak dziabnę. Zczekana. Headshot. Nie było headshota. No ale dobra. Ale zdjęty. Pięknie. No nie! Moja tarcza się skruszyła. Dobra. Teraz cię tu zdejmę. Jaki dekl! Czy ja mam stracić życie znowu? Dobra. Headshot. Teraz ciebie tu zdejmę.
Jaki pajac! Kurde, nienawidzę ich. Co ja mam do cholery zrobić z nimi? Dobra, zdjęty. Już to przerobiłem z wami. Dobra, przywalę ci, przy... Jak... Nie będziesz mi tu uciekać. Dobra, pięknie. Zdjęty. Wow, 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 wow. Kurde. Rzucają sobie tych. O tak. Nie, no po co ja tam podchodziłem? Dobra, biorę strzelbę i cię zaraz wykończę. Strzelba. O tak. Teraz czujesz tą moc? Co za popieprzone cikusy. Dobra, przywalę ci teraz. Teraz muszę się ukryć. Nie. Czy ja to muszę tak ciągle przerabiać to? Serio? Dobra, skała hapas. Pościągam. Tak będzie najlepiej. Nie jest Battlefield, że ja sobie mogę tu po prostu skałacha napieprzać. Dobra. No wyceluj. Hejdzika, hejdzika. Fuck, dynamit, dynamit. Teraz z drugiej strony. Ej, zaraz pokażę. To znaczy ze mną zadzierać. O, się zabił Dekl. I kolejny Dekl się zabił. Ty Deklu! Też padasz. Ty, a mi się zaraz skończy. Czy ktoś tu jest? Coś słyszałem. Coś słyszałem. O, tam. Kurde, masz! Po mordzie. Się skończyło święto. O, następni przyszli. Czemu ja to wszystko widzę w instynkcie? Dobra, strzelba, strzelba! Fuck! Ja chcę strzelbę. Dobrze. Nie! Wszystko od nowa. To jest ze wszystko od nowa. No, macie szczęście. Dobra. Dobra, strzelba. Dobrze. No. Co za tchórze z... Jebut. Kurde. Co? Przeżył to! A tak, bo jak mają pancerze, to przetrwają takie coś. Dla nich to jest nic. O, to kolejny koleś do przeszukania. Dobra. Płomienie się coraz bardziej zmagają. Ale świecą po tej... po oczach Lary. O, tak. Najlepiej do zniszczenia. Dobra, uciekamy stąd. To najważniejsze. Bo chcę już zakończyć w końcu ten odcinek. Nie wiem, czy tak... A! Nie! No brakowało mi życia, jeszcze bym ich ubił. No co za... Co za brutale. Dobra, ciągle dedam, wiem. Nie idzie mi do dzisiaj dobrze. Dobra, się schronię.
takiego daleka, to ja kurczę nie zdejmę. O, poszło w końcu. I pomarć. Jep. Dobra, szukamy ammo. Dobra, przeładowanie. Nie, no kurde, jakie to jest trudne. Dobra. Nie będziemy tego kończyć. Trzeba to przejść. No super. Nie, w skałach trzeba będzie lepiej nawalać, bo oni są za dobrzy. Za dobrzy są. No. A może z pistola też postrzelamy? Czemu by nie? Odło. A dobrze, w końcu upadł. Pięknie. Dobra, z pistola sobie ponawalamy. Myślę, że to jest chyba jedna z tych najmniej używanych, ale dobrych broni. O, oh, fuck. Dobra, teraz wracam do strzelby. Pięknie. Kurde, macie w końcu. Możecie wam niemiłe to oberwieć przynajmniej porządnie. Kurde, chcę już stąd uciec. Serio. O, dupsko! O kurde. Dobra, trzeba będzie stąd spieprzać. Dobra. Spieprzymy mu jakoś. W ten czy mniej ciekawy sposób. Dobra. Dobra, zaraz cię ubijemy. To kwestia czasu. Jebut! Coś jeszcze? O kurde. Co ty robisz, Lara? Ała. Fuck. No. Jebut! O, pięknie. Nie jestem pieprzonym dzieciakiem. Zapamiętaj to sobie, gnaja. To będzie długi odcinek z Tomb Raidera. O, tak. O, mamy granatnik. Przyczepia sobie do kałasza. Jak miło. Dobra, dzięki. Teraz to już się lepiej uzbroiłem. A dobrze. O, mam granatnik, teraz się mnie boicie. Uciekajcie, dranie! Wszystkich was dopadnę! Kurde, jeszcze raz. Co ja robię, tu diabła? Przebuję ammo. Tak jest! Uciekajcie, dranie! O! Dobra, ktoś jeszcze? Pięknie.
Poczuj to. O tak. Teraz to się... Tak, fakajcie. No i pięknie. Ktoś jeszcze? Kurde. Aj, co ja robię? Nie mam już ammo. Trzeba będzie ich już normalnie zastrzelić. Ale ma to strasznie duży odrzut. O, granaty. No tak. Kurde, nie ma wstawania. Wstać to można rano, na śniadanie, a nie w czasie wojny. Kurde, to będzie długo. O, 3 części do strzelby. Możemy zmodyfikować naszą kochaną strzelbę. Dobra, nie mamy czasu na modyfikację, trzeba stąd spieprzać. Dosłownie to mówię, bo mam już trochę dosyć tej walki. No nie, kurde. Kto ci kazał się jeszcze kucać? No szybciej, szybciej, Lara! Szybciej. Ło! Trochę żeśmy przesadzili. Trochę nawet doszczędnie. O, nie fuck! Nie zbliżajcie się do mnie! Chodź z nami, nie zrobimy ci krzywdy! Kurde! Fuck! Tak, właśnie, uciekaj sam. Zaraz oddalę się. Dobra, poszło. Kurde, żyjesz ty jeszcze. A, dobrze. O, ammo do granatów. Shit! Shit! Muszę odczekać. Odczekam. Ja pierdolę. Czyż tak źle musi ze mną być? A my sobie to zbieram. To będzie długa i ostra wojna. No! No dobrze, pomarcie. Kurde. Doskonale. Kurde. Czemu mi tego nie ułatwiacie? Dobra, jakoś się do was przedostanę. Spokojnie. O kurde, co ty tu robisz? Spadóweczka. Ktoś tu jeszcze jest. Dobra. Podłopacie. Padło. Kurde, poddajcie się. Naprawdę mam już was dosyć. Kurde, spadaj. Kurde, no nie, no chcę iść po zębach pozbierać. Pięknie. Dobra, zmiana na kałacha. Gdzieś tu jeszcze mogłam mu zabrać? Nie. No serio, dużo was tu jest. Więcej niż się mogę spodziewać. Tylko tyle ammo. No patrzcie, jaki jestem biedny. A, trochę już się dorobiłem. A nie, to do pistola. No może i wezmę teraz pistola. No patrzcie. Fuck. No nie wydostanę się w takim tempie, jeżeli będą mnie tak obalać.
No proszę was. Kurde. Się schowam. Cholercie. Oni się tak łatwo nie poddadzą, będą walczyć, póki mnie nie zniszczą. O, ammo. A! Dobrze. O tak. Egzotycznie normalnie. Dobra, fakaj się. Niedorostku. Ta. Chciałabyś. Kurde, spadówka. O tak. Ile was jeszcze matka miała? Spieprzamy, spieprzamy. Nie ma naprawdę żartów. Chcę stąd uciec jak najprędzej. Nie, kolejny. Fuck. Skaczamy, skaczamy, bo to najlepszy sposób na uniknięcie tych głupich działek. Dobra, dobra, dobra. Dobra, to sobie z wami dam radę. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj. A! Kurde. Pięknie! Pięknie. Nie powstrzymacie mnie! Nic teraz mnie nie powstrzyma! Laro? Laro, przejdź górą! Tak jest. Idź do Rota. Dołączę do was. No. Nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi sam. Proszę, tylko mi zaufaj. No już, ruchy! Ruchy do diabła. Kurde, to chyba będzie 40-minutowy odcinek. Najprawdopodobniej. No więcej nie zapowiadam. Jak 40 minut rozgrywki. Cholercie. Dobra, przechodź tam, przechodź. Nie rób mi tu żadnych scen. O kurde. Nie, no ty znowu. Shit. Spieprzaj, 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 bo naprawdę żartów tu nie ma. Chcę stąd uciec. Nie zależy mi teraz na ich znajdźkach. Dobra. Doskonale, doskonale. Nie mogę pozwolić, żeby wsiedli do tego helikoptera. Ja pieprzę, co wy robicie? Co wy robicie do diabła? Dobra, uciekaj szybko, kurde, nie chcę żadnych cutscenek. Wal się, dzikusie. Jaki dekiel. Możesz sobie iść po mnie. Ała! Ej, co ja robię? Kurde, dziabnął mnie w tyłek. A ja robię swoje. Puszczaj mnie. Kurde. O tak. Dobrze, dostał po mordzie. Uciekamy, 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 uciekamy. Uciekamy. Teraz się robi naprawdę groźnie. Teraz to takie fajerwerki lecą. Nie do opisania. O kurde. Szybciej, Lara, dla ciebie upadek to jest nic. Zaczekajcie! Burza! To zbyt niebezpieczne! Rot! Cholera! No dobra, nie choleruj, tylko uciekaj mi tu. Szybciej, kurde, no serio, musisz mi tu takie rzeczy gawędzić. O kurde. Ostro jest. Dobra, Lara, ruszaj się w końcu. Liczę na ciebie, cały świat na ciebie liczy. Nie!
Ja pitol... Nie... No kurde, teraz mi się musiałaś zabić. O, ty nieuważna dziewczyno, kurde. Dlatego dobrze, że nie jestem kobietą. To bym oszalał. Jakbym miał na takie poszukiwania, no na takie przygody, to ja bym się chętnie na to pisał, ale kurde, kobieta, no trochę przegięcie małe, ale okej. Dobra, szybciej, Lara, szybciej. Dobra, doskonale, kurde, ciągle jakieś wybuchy. Nie chcę żadnych wrogów, proszę was, za dużo już tego jest. Nie no, teraz to się taka akcja dzieje. Dobra. No ja chcę tutaj. O tu dokładnie tutaj, dobrze. A! O kurde. Dobra. Dobrze, doskonale, spieprzaj. Lara, spieprzamy już. W końcu. Tak, wiem, że dostajesz szału. Gdzie jesteś? Tutaj, dziewczyno! No dziewczyno, kurde. Skacz! No skacz! Ja wal! No miałem skakać. O, tu mogę sobie skoczyć. Dobra. Czeronimo! What the f... O kurde. Szybciej. Ja wal. No. Wiem, że musimy. No kurde, nie uratujemy teraz sami reszty. Nie możemy ich zostawić. Musimy lądować! Nie ma mowy! Nie w taką pogodę! Nie możemy ich zostawić! Kurde, bo zaraz ci im wlepię kulkę w łeb! Już! Dzięki! O kurde, o ja wale! No to teraz dostaniemy. O, w mordę jeżo! No to teraz dobrze. Nam nie poszło. Pof! O, w mordę. No to teraz to, żeśmy takiego wycisku dostali. O. Kurde. A to tylko tu polew został. W kawałkach. Lara! Lara! Kurde. Kurde, ratuj ją do cholery. Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Chodź, Laro! O, dupa. A, taki wybuch to zawsze pobudza. No nie, jeszcze oni. Dobra. No nie! O kurde, Matias. Nie! Serio! Ja pierdol! Nie! O, dupsko. Nie. Pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz.
Lara Croft. Kurde. Ale to smutne. Dobra, koniec rozpaczania nad mokrym mlekiem. What? Lol. Nie. Nie. Kurde. Przykro mi. W porządku, Laro? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przed nią tu jesteśmy? To nie fair, Jezu. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rod... Jak sobie bez niego poradzimy? No poradzimy, kurde, poradzimy. Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika. I tak go pożegnamy. Dobra! Koniec tego pitolenia. Zakończymy już tutaj za chwilę odcinek. Rozpalają ognisko. Myślę, że naprawdę przepisko wam się podobał ten odcinek, bo był ekstrawagancko długi odcinek. Czemu go palicie? Wy heretycy posrani. Czemu go palicie? Ten stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Dobra. Lara, starczy. Starczy tego pogrzebu. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Zamknij się. Przestań, Laro. No właśnie. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Ach! Jedna mądra. Wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd. Bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Dobra, dobra. Starczy już tych pogaduszek. No nie, jeszcze jedna pogaduszka. Wiesz, gdzie nas szuka. Gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. O, jakie to słodkie. Dobra, starczy już tego przytulania. Przy sobie. O, bierz tą broń. Dobra, dobra, starczy już tego. Kurde. Co, teraz będziesz płakać? Starczy już tych cutscenek, nie uważasz, Laro? Kurde, jeszcze jedna cutscenka, no ja oszaleję. Dziewczyno, musisz mu zaufać. No, już? Dojrzałaś? Burze są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Mm. Łódź. Mm-hmm. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. Spoczko. Dobry plan. Dobra! Dziękuję wam bardzo, żeście obejrzeli ten przedługi, epicki odcinek, który naprawdę był wart obejrzenia. Myślę, że dużo osób go obejrzy. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i żegnam się już tutaj z wami. Z tej strony był Skorpio i na razie! Trzymajcie się!